przemijania. Według księgi Koheleta, vanitas vanitatium et omnia vanitas, czyli marność nad marnością, wszystko marność. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni. Erik Emanuel Schmidt, Oskar i pani Ruch. Serce mi pęknie.
Jezusa na ukrzyżowanie ofiarował. Grzechy ludzkie Jezusa na śmierć skazał. Grzechy ludzkie na ramiona Jezusa w drewno krzyża położyły. Grzechy ludzkie Syna Maryi życia pozbawiły. Duma, nienawiść, pycha, złość ludźmi zawładnęły. Niczym najgorszego złoczyńcę pośrodku dwóch łotrów na górze czaszek umieścili. Jaki grzech my ludzie dziś popełniamy? Przecież na ich czynienie dzisiaj już nawet czasu nie mamy. Czasu nie mamy? To złudne wrażenie. Wszak wystarczy jedno moje spojrzenie. W tym pośpiechu, zgiełku ludzie się zapominają. W pogoni za pieniądzem, nienawiścią do siebie pałają. A rządza władzy oczy wam zaślepia, by dostrzec obok siebie człowieka drugiego. Wszak każdy tylko siebie na piedestale stawia, a bliźniego swego jako podnóżek układa. Każdy z was jest wstrętnym grzesznikiem, zajętym tylko zaspokajaniem swoich namiętności. Wasz świat jest daleki od cudowności. W waszym świecie Bóg należytego miejsca nie zajmuje. Bo grzech wasze dusze po stokroć rujnuje. To brednie. Wszak wierną chrześcijanką zawsze byłam i co niedzielę do kościoła chodziłam. Owszem, może drobne grzechy miałam, ale przeciw bliźniemu nigdy nie występowałam. O tak, pobożna, dobra, ale twa moralność... Wypraszam sobie! Twoje namiętności duszą zawładnęły i obraz dobroci Chrystusa od ciebie odsunęły. Przez takich jak ty Jezusa skazali i na Golgotę z innymi złoczyńcami posłali. Prowadzili Chrystusa niczym złoczyńcę, kapłani i straże, a przed orszakiem tłum ludzi pędził, żądny wielkich wrażeń. Szli za miasto krętą drogą na górę Golgotę. Jezus umęczony, zbity, dźwigał krzyż przesiąknięty krwawym potem. Co rusz żołnierze ciało mu ranili i przy tym bardzo z niego szydzili. Obok niego matka wytrwale w bólu podążała i z cierpieniem Jezusa się utożsamiała. Każde uderzenie, każda kropla krwi Jezusa ciężarem jej były i niejedną łzą jej szaty skropiły. Co się zdarzyło mocą i u...
tym materialnym świecie nie ma miejsca dla Boga. Liczy się tylko mamona, indywidualna wygoda. A gdzie zawierzenie Bogu jedynemu? Ja tylko sobie dowierzam. Liczę na siebie, na karierę, zdolności i oczywiście na znajomości. Ale na Boga? Po co mi Boga mieszać w moje sprawy? Jestem człowiekiem konkretnym. Nie mam czasu na sentymenty. Jestem jak chomik. Ciągle coś lub na coś fundusze gromadzę. Mam nadzieję, że szybko się wzbogacę. A miłość? Miłość do drugiego człowieka? Do niego? Do Boga? Wybacz! Życie jest życiem. Miłość do bliźniego? Do ciebie, Boże! Owszem, może kiedyś, ale teraz mam inne plany. Boskie niebo zbyt dalekie się zdaje, gdy tu na ziemi świat rajem się staje. Bliźni tak jak ja, niech liczy na siebie. To i on znajdzie tu miejsce, niczym w niebie. A pomoc innym? A litość nad ich niedolą? A kto się nade mną lituje? Kto w moim życiu miejsce funduje? Ty wahasz się niczym poganin Szymon z Tyreny. Być dobrym i wspierać drugiego. Czy lepiej zostawić go w niedoli samego? Jezus bierze krzyż, lecz strasznie umęczony, nim dojdzie na wzgórze, będzie uciężony. Lecz cóż to? Ktoś do orszaku zmierza. To Szymon z Cyreny, mocno utrudzony, do niesienia krzyża Jezusa przez żołnierzy zostaje zmuszony. Na nic się zdały jego tłumaczenia. Rozkaz żołnierzy wypełnić musi i belkę krzyża na swe barki zarzuci. Ogrodzie oliwny, widok tobie dziwny. Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Ograniczają i do szału doprowadzają. Nie ma zakazu, nie zabijaj.
potrzebny, gdyby istniała miłość. Nie zabiję. Wszak nikogo nie zabiłem. Czy znasz tego zakazu wyjaśnienie? A jest inne? Przytoczę tu pana naszego tłumaczenie. Kto gniewa się na brata, ten już jakby zabił. Czy teraz rozumiesz zakazu znaczenie? Tak. Chyba. Nie wiem. Jeśli taki grzech uczyniłem, wstyd mi, że na tym świecie tak beztrosko żyłem. Ten grzech Jezus bierze jako krzyż na swe ramię. Ten grzech przebija mu niczym gwoździe bezwolne kończyny. A my tylko mówimy, odpuść nasze winy. Do krzyża Chrystusa gwoździami przybili. Rozległo się w Mochawicie. Krew z ran popłynęła. I wznieśli krzyż do góry. Męka się zaczęła. Głową Jezusa napis dla kpiny i wzgardy. Król żydowski. Wielkim śmiechem drwili z jego winy. Oto na krzyżu Jezus zawieszony.
jako złoczyńca przez lud odtrącony. Pośrodku dwułotów, jakoby heszcz ich się zdaje, lecz kto go znał, ten wie, że to niesprawiedliwe ukrzyżowanie. Obraz niewypowiedzianego poniżenia, sromoty, mąk i boleści. Lecz kto go zna, wie, że dobroć, łagodność, współczucie w jego sercu gości. Głowa pochylona pod ciężarem cierniowej korony. Krew ścieka do oczu, do ust. Piersi wyprężone, lędźwie skurczone. Z ran rąk i nóg spływa krew po drzewie i kroplami spada na ziemię. To twoja wina, to wasza wina. Grzechy jak robactwo wśród ludzi się rozprzestrzeniają. Czasem ludzie się poprawiają, ale zaraz o tym zapominają. Po raz kolejny ty człowieku obiecujesz i swego słowa nie dotrzymujesz. Ja grzechów nie czyniłem, nie cudzołożyłem, nie pożądałem. Nie zdradziłeś, a myślałeś, a pragnąłeś? Tak? Może. Nie wiem. A więc cudzołożyłeś. Wszak pan powiedział, wystarczy, abyś zapragnął obcej kobiety. Już ją posiadłeś. Żona twoja jest twoim ciałem. Więc i ja zgrzeszyłem. Wstyd mi. Do cierpienia Jezusa się przyczyniłem. I ja te grzechy uczyniłem. Bo nieraz grzeszne myśli miałem. I nieraz Jezusa się wyśmiewałem. Drwiłem z jego wszechogarniającej dobroci, nieskazitelnej uczciwości, wstrzemięźliwości i bezgranicznej miłości. Niczym rzymscy żołnierze słowem go obrażałem i często się go wyrzekałem. Była godzina trzecia, gdy Chrystusa ukrzyżowali. I krzyczeli patrząc w górę: Królu Izraela, uwolnij się! Co potrafisz teraz? O szatę, którą mu zdjęli, losy swe rzucali, kręcąc się i przeklinając śmierci wyglądali. A Jezus zniósł oczy błagalnie za śmierci przyczyną. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W tych słowach Jezus zawarł przebaczenie dla swoich braci. Pod skrzydłami.
nakazie dobrze słyszałam. Ale tego przykazania nigdy nie złamałam. Zawsze o swych przyjaciołach dobrze się wypowiadałam. No, może czasem na swych wrogów narzekałam, ale zawsze zgodnie z prawdą o nich się wypowiadałam. Oczywiście, zasłużonej kary dla niej się domagałam. Nigdy jej nie wybaczyłam. Widać, o słowach najwyższego zapomniałaś. Wszak on powiedział, nie żonę krwi brata twego. Nie zachowuj dla niego nienawiści. Kochaj go, jak siebie samego. Kochaj, mój przyjaciół, i módl się za tych, którzy cię nienawidzą i prześladują. Mam wrogowi przebaczać? Toż to nie przystoi. Kochać go? Niech mnie ręka boska broni. Wszak Bóg powiedział, jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu dół. Słucham? Co? Ja tak tego zakazu nie interpretowałam. Przyznam się, nieraz memu wrogowi źle życzyłam. Cóż widzę? Mym postępowaniem kolejny grzech jako gwóźdź do krzyża Chrystusa przybiłam. Wiatr tumany kurzu w górę wzbija. Ludzie ze strachu Golgotę opuścili.
płaczącą matkę pod krzyżem samą zostawił. Powoli na palce matki krew Jezusa spływa jako otrupienie grzeszników. Nagle gdzieś z góry, z umęczonej twarzy Chrystusa, cicha modlitwa się wydobywa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Znów wielkim głosem Jezus ku niebu się odzywa i te ostatnie słowa ze swej piersi wydobywa. Ojcze, Twe ręce powierzam ducha mego. Jezus Chrystus, Bóg Zbawiciel, w mękach ludzkich skonał. Z miłości do ludzi, mękach na krzyż skonał. Nie był to człowiek zwyczajny. Zawierzył bezgranicznie swojemu Ojcu, gdy samotnie umierał na krzyżu. A Ty, czy Mu zawierzyłeś? Czy śmierć Jego widziałeś? Czy z cierpieniem Jego się utożsamiałeś? Wiele razy w mym życiu powtarzała się chwila śmierci Chrystusa, gdy życie mnie doświadczało i ku rozmyśleniom skłaniało. Wiele razy do mnie przychodził, oddając się cały. A cóż ja czyniłem? W grzechu żyłem. Grzech wybierałem i złym namiętnościom się oddawałem. Czy teraz widzisz, że i Ty tam byłeś i w ukrzyżowaniu Chrystusa uczestniczyłeś? Grzechami, niczym gwoździe, ręce i nogi Mu przebiłeś, ale Go nie zgładziłeś, choć tak strasznie Ty, jak i Twoi bliscy grzeszyli. Grzech jest ogromnym oceanem, którego głębie dzień każdy powiększa i brzegi rozszerza. Grzech jest ogromną skarbnicą nieprawości, nieskończoną na swej rozmaitości i liczby, a człowiek w tym jest doskonały. Lecz bezkarnie czynić go nie może, bo oto nadszedł dzień, dzień pański, dzień pomsty. Dzień ciemności i mroku, dzień wielkopiątkowy. Bóg, człowiek, Baranek Boży, przyszedł dziś na ofiarę, wstąpił na ołtarz krzyża, dał się zabić, dał zadośćuczynienie za grzechy ludzkie. W tej ciszy chcę zanurzyć się.
Trzecia, gdy Chrystusa ukrzyżowali. Dnia drugiego po śmierci Chrystusa starsi kapłani zebrali się u Piłata, żeby być wysłuchani. I mówili, pamiętamy, kiedy on żył jeszcze. Mówił, po trzech dniach powstanę. To jest najgorsze. Każ zabezpieczyć grób jego aż do dnia trzeciego, by nie wykradli uczniowie ciała Pana swego. Rzekł im Piłat, zróbcie, jak mówicie, zbrojną straszną postawicie. Do krzyża go przybijali. Wasze grzechy! Grób wielkim głazem zasłoniły, a przed nim rzymskie straże postawiły. Lecz Bóg ratunkiem dla grzesznego świata się zdaje, bo pokonawszy swą śmierć, z grobu zmartwychwstaje. To ciebie z niewoli grzechu wyrywa. Do miłości. Do niego, do bliźniego porywa. To jego śmierć światu nowe oblicze nadaje, a skruszonemu grzesznikowi nowe życie da. Bóg odrzucił ten kamień, jakby nic nie ważył i wstał tak lekko z grobu, że na twarzach straży nie było widać zdumienia. Może nawet nie zauważyli, że świat się odmienia. Bóg zmartwychwstał. Odwalił groby naszych domów, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Pan żyje! Zmartwychwstał! Gloria! Alleluja! Thank you.
nas zstąpiła. Radość zmartwychwstaniem Jezusa się objawiła. Siła nadludzka Jezusa zatriumfowała i ludziom dostęp do nowego życia wskazała. To wydarzenie drogą krzyżową było poprzedzone. Drogą, w której ciało Chrystusa było uciemiężone. Lecz ukrzyżowanie celowym się stało, bo ludzkość od Boga zbytnio się odwracała i w ciężkich grzechach się zatracała. Teraz nie jesteśmy sami. Zbawiciel już tu przyszedł. Tu nas się pocieszę, krzyż tu postawił. Na krzyżu zawisło zbawienie świata. Twój Bóg, rozpięty jak struna światła. Twój Bóg, samotny w cierpieniu, ukochał ciebie. Czy to rozumiesz? Może zastanawiasz się, czy warto być dobrym, czy warto przebaczać, czy warto miłować bliźniego swego i być dla niego podporą w słabościach jego. Zdejmę krzyża z mojej ściany.
Trzecia, gdy go ukrzyżowali, w męce, samotny, między niebem a ziemią. Ile razy w moim życiu powtarzała się ta sama chwila śmierci mojego Boga. Chrystus umiera, krzyżowany codziennie przez ludzi, którzy usuwają ze swego życia Boga. Zachowują się, jakby w ogóle nie istniał. Chrystus umiera po raz wtóry za naszych czasów. Wśród kłótni, wyzysk i nienawiści, wśród wojen i prześladowań, wśród znieczulicy i zapomnienia, wśród nieuczciwości i zgorszenia. Chrystus umiera, niedaleko stąd. Jest godzina trzecia. Rozciągnięty na krzyżu, Panie, powstrzymaj swą agonię. Podnieś zmęczone powieki. Spójrz, rozpoczynam nowe życie. Od dziś, od teraz. Świat będzie.
była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. A my teraz wspominamy tę bolesną godzinę i zanosimy modlitwy przez Twe przebite dłonie. Panie, naucz mnie dziękować za to, co mam i daj mi zrozumieć, że ludzie są różni i tak jest dobrze, bo gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Słowa całego spektaklu wynikającego nie tylko z naszej wiary, ale ja bym porównał, to jest ta czas kolejnych rekolekcji naszej. Treści, które wynikają w całym tym spektaklu, to są tak bogate, które w sytuacji naszego codziennego postępowania pokazują, gdzie jest dobroć? Pokazują, jaka jest nasza droga tego naszego codziennego życia. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, co dzisiaj żeście pokazali, ale przede wszystkim zaprezentowali. Ta wspaniała scenografia, choreografia i Wasz występ to kolejny dowód na to, jakie w Was są ukryte talenty ludzi, młodzieży, która dorasta, która zdobywa tu właśnie w szkole, w Zespole Klasowym Oświatowym numer 1, to doświadczenie mierzające do dorosłości, ale przede wszystkim również do tej dojrzałości. Przed Wami, w mojej ocenie, jest bogata kariera, ale przede wszystkim jest przyszłość, której na pewno sobie wspaniale dacie radę. Dziękuję serdecznie Pani opiekunom, Pani Ani Masłowskiej, Pani Jadzie Lewickiej, Pani Basi Ciepluch, no i Pani Dyrektor Basie Borek i wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego przygotowania, jego przedstawienia, ale przygotowania również Was, droga młodzieży. I życzę, żebyście wzbogaceni, ale również umocnieni tą treścią dzisiejszego spektaklu tak dalej pracowali, tak dalej postępowali i osiągali te najwyższe wyniki, które dla Was będą tym, jeśli mogę tak określić, biletem do dalszej kariery, do zmierzania, do osiągnięcia własnych zamierzeń, marzeń, a mówiąc wprost, własnego celu. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim Państwu również bardzo dziękuję. Brawo.